Okolice dworca w Yokohamie wyglądają w ten sposób. Jest tu ruchliwie, kolorowo i rozrywkowo. Troszkę inny klimat niż w Tokio. Równie dużo ludzi, ale troszkę ci ludzie są inni. Jako, że jest to miasto portowe, Yokohama jest trochę inna. To widzi się zarówno w architekturze, w kuchni, jak i w zachowaniu Japończyków. Są tu bardziej otwarci, ponieważ przyzwyczajeni do większej, tak, liczby gaijinów. A poza tym Yokohama ma świetny klimat. Okolica jest naprawdę bardzo sympatyczna. Nie jedyna zresztą. Mój kreps i moja melon soda. Czysta rozpusta. Zdobyłeś? Tak jest. O, domo, domo. W sumie gdziekolwiek byśmy nie trafili w Yokohamie, trafiamy na takie niewielkie uliczki handlowe. Wypełnione ludźmi i sklepami. Jest to jakiś specyficzny... Dla Yokohamy klimat. Portowe, prawda? Czyli jednak skoncentrowane na handlu. Na handlu, na usługach. Więc no i to zostało temu miastu, to widać. Nawet sieci sklepów, które znamy, są nieco inne. A teraz biegniemy na stację, bo wybieramy się do oceanarium. Czy uda nam się zdążyć do akwarium? Bo troszeczkę nam się za dużo czasu spędziło. Ale za to zaraz wam pokażę. Będziemy jeszcze taką kolejką, w której mamy taki widok, który jedzie nad samiutkim morzem. O. Staram się wam co nieco uwiecznić. この電車の2号車、4号車は優先車両です。携帯電話の電源はお切りください。また、その他の車両ではマナーモード